przyzwyczailiśmy się do słów martwych, które tylko stwierdzają, ale lepsze jest słowo, które powołuje do życia. Spiritus movens. Gdyby udało mi się przywołać tego ducha poruszającego na stronicę dziennika, mógłbym niejednego dokonać. Mógłbym przede wszystkim, i to mi jest o tyle bardziej potrzebne, iż jestem autorem polskim, rozbić tę ciasną klatkę pojęć, w której chcielibyście mnie uwięzić. Ta duma i swoboda, z jaką Gombrowicz był zawsze i wszędzie samym sobą, jest jednym z najważniejszych jego rysów. Rysem wziętym wprost, jak się zdaje, z polskiej tradycji szlacheckiej. Tradycji, z której Gombrowicz wyrósł i którą, mimo odcieniów ironii, darzył zawsze wielkim szacunkiem i traktował z wielkim namaszczeniem. To jest pisarz, jak zauważył Jan Błoński-Wiejski, to jest pisarz także skupiony przede wszystkim na pojedynczym człowieku, bo on jest jego właściwie największym i najważniejszym tematem. Pisze na przykład tak. Ja to wyniosłem z domu i ten styl szlachecki jest czymś niesamowicie odpornym. Wciąż jestem, pomimo tylu lat obczyzny i miasta, tym polskim chreczkosiejem. On uważał, że z peryferyjności polskiej kultury trzeba uczynić atut, ale właśnie nie udając wielkich Europejczyków, tylko przyznając, tak, jesteśmy z peryferii, ale to jest właśnie nasza siła, że nas stać na zupełnie inne zachowania. Ten apel o suwerenność jakby polskiej kultury, o jej niepodległość, o szukanie jakby źródeł tej suwerenności we własnej tradycji, wydaje mi się ciągle u Gombrowicza ważne i aktualne. Bardzo on dbał o to, żeby nie zamykać się, prawda, w kręgu spraw polskich, żeby być zawsze tym otwartym na takim, być pisarzem uniwersalnym. Gombrowicz był szalenie dumny ze swego pochodzenia. Sam właśnie mówił o sobie, że jest jaśnie panem, hrabią, chociaż chyba hrabią nie był. Odegrał potężny wpływ na polski teatr drugiej połowy XX wieku. Był czytany potajemnie, a mógł być grany jawnie, przynajmniej od 1975 roku. Sprawiło, że był grany na niemal wszystkich scenach polskich. Każdy reżyser chciał się z nim zmierzyć. Kto zgłosił Gombrowicza do Nagrody Nobla? Francuscy komuniści, francuska partia komunistyczna. No i teraz Gombrowicz nigdy nie protestował przeciwko temu, chociaż się z nich podśmiewał. Być może wskutek tych lat niedocenienia, wszystko jedno jaki był powód, ale on pod tym względem był dosyć uległy i bardzo był łakomy na splendory. Chcę być balonem, ale na uwięzi, anteną, ale uziemioną. Chcę być zdolny do przełożenia siebie na język zwyczajny. Ale traduttore, traditore, tu zdradzam siebie, jestem poniżej siebie. Andrzej Chorubała w tekście Sztafeta Szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza, tytułuje Gombrowicza pierwszym pisarzem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I tak to uzasadnia. Gombrowicz to największy pisarz PRL-u. To on uformował świadomość inteligencji wchodzącej w latach 90. ku niepodległości. Był patronem PRL-owskich literatów i krytyków, natchnieniem i uzasadnieniem ich wolt ideowych, twórcą niewolniczego chichotu, fałszerzem świadomości i dostarczycielem alibi. Jemu należy się tytuł pierwszego pisarza PRL. Także dlatego, że z perspektywy doświadczeń PRL-owskich był czytany, że PRL uformował jego recepcję, że PRL go zniekształcił. Bo Gombrowicz PRL-owski to Gombrowicz zafałszowany. Zanim odniesiemy się do tej diagnozy zupełnie bezpośrednio i zapytamy o jej trafność, to chciałbym zapytać o koleję tej upolitycznionej recepcji dzieła Gombrowicza w PRL-u. Jak te dzieje wyglądały? W tym oczywiście jest paradoks, tak? To znaczy Gombrowicz nie był pisarzem PRL-owskim, ponieważ był pisarzem emigracyjnym. Ta przepaść między krajem, a emigracją była bardzo wyraźna i uznanie go za pisarza PRL-owskiego, który nieoczekiwanie zaczął wyrażać pewne postawy, które dominowały w wielu kręgach inteligencji w Polsce w tym okresie, no jest prowokacyjny, jest obrazoburczy. Był taki charakterystyczny ruch władzy komunistycznej, która szukała
legitymizacji do niektórych swoich działań przez odwołania do kultury. Nie wiem, można by to zestawić na przykład z tym, jak funkcjonował Mickiewicz w PRL-u. Tak? Mickiewicz był wydawany, był oficjalnie wyceniony jako prekursor polskiego socjalizmu, jako krytyk... autor Trybuny Ludów. I oczywiście nawet Trybuna Ludów, prawda? Sam ten tytuł był przecież nawiązaniem do tego. Chyba tak aż bardzo Gombrowicz nie funkcjonował, natomiast funkcjonował w obrębie tych, którzy kontestowali porządek oficjalny jako uzasadnienie, czy jako usprawiedliwienie, czy jako jakieś wytłumaczenie ich postawy w stosunku do własnego uwikłania w okresie, no w komunizm po prostu. No ale chyba także był odczytywany jako jeden z prześmiewców legendy romantycznej, prześmiewców polskiego patriotyzmu i prześmiewców II Rzeczpospolitej, panie profesorze. Wydaje mi się, że to, co pisze pan Andrzej Chorubała, jest trafne w tym sensie, że wielu pisarzy uległo wpływowi Gombrowicza. I on wydobywa tam sporo utworów, dopatruje się różnych podobieństw. Natomiast Gombrowicz jako pisarz z PRL-em nic nie miał niewiele miał wspólnego. Po prostu był pewną osobowością niezależną, która nadawała ton, zupełnie nowy ton, budził nową tonację w kulturze polskiej. Gombrowicz miał pewien projekt przemiany polskości, pewien projekt tożsamościowy. Rzeczywiście tak, no jakby pełnej egzystencji człowieka wolnej, swobodnej. I teraz ten projekt ma, no tak jak to zwykle bywa, ma aspekt negatywny i ma aspekt pozytywny. Negatywny to jest krytyka tych form, które on zastał. No i teraz przez tą spóźnioną recepcję Gombrowicza to jakby łatwo mogło dojść do nieporozumienia. Tak? Znaczy to, co Gombrowicz krytykował w latach 30., to w latach 60. czy w PRL-u tego po prostu już nie było. Tak? Znaczy ta formacja wygasła, została brutalnie wystawiona na próbę podczas II wojny światowej. Wobec tego jakby recepcja tego negatywnego momentu w tym programie Gombrowicza, ona zdominowała ten element pozytywny. I ona pełniła funkcję, ja myślę, że tutaj Chorubała naprawdę bardzo przenikliwie to dostrzega, że ona pełniła funkcję pewnego usprawiedliwienia. To znaczy ludzie, którzy za młodu uwikłani byli w komunizm, mieli do wyboru albo ocenić siebie bardzo negatywnie, albo powiedzieć, że to wszystko i tak jest pewnego rodzaju grą, w której wszystkie te duże tożsamości trzeba się do nich dystansować. I myśmy w sumie robili to, co Gombrowicz zalecał, to znaczy krytykowaliśmy zastane formy polskości. Co prawda akurat w sojuszu, prawda, z władzą. Jan Kot tak odczytał Gombrowicza i, że tak powiem, to była linia Jana Kota właśnie. Tak, i w tym sensie wydaje mi się, że on mógł pełnić funkcję, właśnie spełniać pewną funkcję alibi, legitymizacji pewnych zachowań, pewnego sposobu myślenia, zwłaszcza o polskiej tradycji, ale jakby on to kompletnie rozsadza. Znaczy ten pisarz jest o wiele większy niż Jan Kot, można powiedzieć, posługuje się pimką i bladaczką po to, żeby potępić sanacyjną szkołę z jej prymitywną pedagogiką megalomanii narodowej, ale nie widzi, że sam został posportretowany w młodziaku. No i teraz oczywiście ten negatywny ruch, on może być, jeżeli my go utożsamimy tylko z pewną konkretną formacją, którą krytykował Gombrowicz, to zatracimy ten nieustanny ruch krytyki, który u Gombrowicza występuje. Zgodzimy się na pewno, że jest to jakaś zagadka Gombrowicza, niezwykle intrygująca. Idźmy dalej jej tropem. Prowadził właśnie życie takiego, powiem, no, jaśnie panicza, prawda? Studia, potem miał sporo pieniędzy, ponieważ ojciec na wyposażenie każdemu z synów kupił kamienicę. Witold Gombrowicz miał własną kamienicę na Próżnej. I żył z czynszu, zbierał czynsz, prawda? I co było źródłem żartów kolegów, którzy mu mówili, prawda? Zebrałeś, panie Witoldzie, już czynsz od swoich lokatorów. Jego debiut to jest oczywiście pamiętnik z okresu dojrzewania, 1933 rok. I wkracza do polskiej literatury, bynajmniej nie sam, lecz w gronie całego pokolenia pisarzy, spośród których najwybitniejszy to jest oczywiście Bruno Schulz, z którym się bardzo szybko zaprzyjaźnia i który na przykład będzie ilustrował Ferdydurkę, pierwszą powieść Witolda Gombrowicza i właśnie wprowadzi ją do polskiej literatury. Cinkiewicz, proszę powtórzyć, wiesz czym był. Wiesz czym był. Nie ucich, nie robię, przecież ja wam to tłumaczę zupełnie spokojnie.
Ferdydurke odnosiła się do rzeczywistości przedwojennej, no więc przede wszystkim wyśmiewała edukację przedwojenną w pierwszej części, potem wyśmiewała taką pseudointeligencję tych tak zwanych młodziaków, którzy snobowali się na Zachód, którzy chcieli być właśnie straszliwie nowocześni. To było nieprawdziwe, to było nieautentyczne, to była pewna poza. No i wreszcie trzecia część Ferdydurke to była kpina z ziemiaństwa, z ludzi, którzy mieszkali na prowincji, na wsi. Co ciekawe, w latach 30. Ferdydurkę właściwie najbardziej życzliwie przyjęła krytyka katolicka. Ludwik Frydę czy siostra Teresa Landy na łamach Werbum zobaczyli w Gombrowiczu sojusznika w walce o wyzwolenie człowieka z nacisku rozmaitych doktryn, ideologii. Założył w Ziemiański własny stolik i się otaczał właśnie początkującymi pisarzami. Był takim królem tego pokolenia, a przynajmniej próbował odgrywać taką rolę. Już wtedy właściwie zaczął być tym Gombrowiczem, tym mistrzem. Dla niego szalenie ważna była młodość. Podziwiał młodość, lubił młodych i lubił, prawda, być wśród nich. Młodość, zaklęta też i w kobiecie, i w mężczyźnie, właśnie fascynowała go. Panie doktorze, jakie miejsce przydzielono Gombrowiczowi w dyskusji politycznej, społecznej w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości w 1989 roku? Trwa wówczas debata w tym schyłkowym komunizmie o przyszłym kształcie polskiej kultury, o tych wektorach różnych napięć społecznych, kulturowych. I Gombrowicz był ważnym elementem tej gry, tej rozmowy. To jest w ogóle jakiś fenomen, tak? Ale Gombrowicz się pojawia w jakichś newralgicznych punktach polskiej historii i polskiej polityki. Tak? Jest używany przez bardzo różne osoby, nawet współcześnie. Prawda? To pokazuje, jaki jest tam potencjał w tym pisarzu. Ja bym powiedział tak, że wydaje mi się, że wiele środowisk po prostu kontynuowało ten sposób czytania Gombrowicza, jaki był przyjęty w PRL-u. To jest ciekawe, bo tam Chorubała zaznacza, że to było zniekształcenie Gombrowicza. I mi się wydaje, że to zniekształcenie dalej trwa. To znaczy, że Gombrowicz wciąż jest przyjmowany w tym aspekcie krytycznym i to takim bardzo często traktowanym jako po prostu krytyka, nie wiem, polskiej tradycji romantycznej, polskiego... Szyderstwo, no to coś, co znamy z tysiąca różnych innych autorów. Natomiast nie jest przywoływany też do krytyki tego, co jest obecnym establishmentem i co jest obecną, jakby nie jest używany do krytyki tego, co dzisiaj się mówi w szkołach, prawda? Jakby w tym sensie pozbawia się go tych pozorów krytycznych. Natomiast przede wszystkim wciąż nie ma tego pozytywnego programu. Jest zdumiewający ruch, to znaczy moim zdaniem Gombrowicz odegrał bardzo ważną rolę przy jakby intelektualnym formatowaniu projektu III Rzeczpospolitej. Jest tekst, znaczy to nasza historia jest tworzona przez inteligentów, którzy czytają, prawda? Jest tekst Adama Michnika z drugiej połowy lat 80., gdzie on formułuje taką fundamentalną opozycję między dwoma sposobami rozumienia Polski, dwoma sposobami rozumienia polskiej kultury i też roli inteligencji w Polsce. To jest Polska Wyszyńskiego, katolicka, tradycyjna, religijna, nie wiem, jeden model i Polska Gombrowicza, która będzie światowa, która będzie dystansować się od tej tradycji, która będzie swobodna i wolna. I teraz tu coś jest nie tak, tak? Znaczy ten podział na te dwie, na zrobienie z tego dychotomii, zrobienie z tego opozycji, która funduje jakby napięcie między tymi skrajnościami, to jest coś, co zdefiniowało nasze spory kulturowe. No nie wiem, do dzisiaj się mówi właśnie, że tam z jednej strony mamy młodych, wykształconych z dużych ośrodków, prawda, a z drugiej strony tam niewykształcony lud ciemny, prawda, z prowincji. To jest echo takiego użycia Gombrowicza w opozycji do Wyszyńskiego. No oczywiście to Adam Michnik i jakby jego esej, który jakby nawet jeżeli nie jest znany, to w jakiś sposób formacyjnie wpłynął na elity intelektualne III RP. Jeśli popatrzymy na te dwie wielkie postaci, to widzimy też istotne punkty zbieżne. Na przykład taki punkt, że i kardynał Wyszyński, i Gombrowicz szukali, domagali się
człowieka dojrzałego, Polaka dojrzałego. W związku z tym szukali wolności tego Polaka. W czym? No, Gombrowicz szukał tej wolności wobec rzeczy zewnętrznych i wewnętrznych. Rzeczy zewnętrzne to jest właśnie forma polska. To są te rzeczy, które widzimy w jego twórczości. Takie jakieś idole społeczne, Ferdydurkę, wzory społeczne. Wobec władzy, to co widzimy w ślubie. Natomiast są też zniewolenia wewnętrzne, w które wnikał Gombrowicz. Bardzo istotne, to znaczy to, co nas może niewolić wewnętrznie i co więcej, z naszą zgodą, z naszą dobrowolnością. A zatem była to walka, zmaganie o człowieka wolnego i dojrzałego. Kardynał Wyszyński robił to samo, krytykując polskie wady narodowe, szukając dojrzałości w Polaku. W sierpniu 1939 Witold Gombrowicz na transatlantyku chrobry wyruszył w podróż do Argentyny. Towarzyszył mu Czesław Straszewicz, też pisarz. Oni mieli promować niejako tą trasę transatlantycką. Nim dopłynęli do Argentyny, wybuchła wojna. I Gombrowicz z tą jedną walizeczką został w Argentynie. Prowadził takie podobne życie, to znaczy bank, kawiarnia i znowu młodzi chłopcy. Nikt, panowie nikt, którzy jeszcze zaczynali, nie byli wcale literatami. Oni tak właśnie przy stole kawiarnianym znowu przetłumaczyli i właśnie nie wiadomo, kto to tłumaczył, bo to była praca zbiorowa. Przyłożyli mu na hiszpański Ferdydurkę. I opatrznościowym człowiekiem dla Witolda Gombrowicza okazał się Jerzy Giedroyć. On właściwie docenił tą siłę, jaka tkwi w myśli i w dziełach Gombrowicza i natychmiast go pozyskał jako współpracownika. Namówił go na pisanie dziennika. I ten dziennik regularnie w paryskiej kulturze publikował. Przystąpiłem do pisania tego mojego dziennika po prostu, aby się ratować ze strachu przed degradacją i ostatecznym pogrążeniem w falach życia trywialnego, które już mi sięga do ust. Dzisiaj wiemy od badaczy społecznych, że nie ma czegoś takiego jak jedna mityczna zachodnia nowoczesność, że są różne nowoczesności, które zależą od kultur lokalnych, narodowych. Więc czy możliwe jest wykucie jakiejś polskiej nowoczesności w oparciu o wspólne dzieło Gombrowicza i Wyszyńskiego? Jak mogłaby taka nowoczesność wyglądać? No to jest coś, co przede wszystkim jakby nie opiera się na tych przeciwstawieniach, to znaczy nie daje sobie wprowadzić takiego schematu myślenia, że nasze doświadczenie jest czymś, co wymaga jakiegoś prania mózgu, tak? Że to wymaga jakiegoś unowocześnienia i modyfikacji przez wzorce, które przychodzą skądinąd. Tak? To może być wzorzec francuski, może być wzorzec amerykański, może być wzorzec nie wiem, Związku Radzieckiego, prawda? Jest jakaś tendencja w polskiej kulturze do tego, że my wymagamy jakiejś reformy. A być może mamy na tyle bogate zasoby, moglibyśmy na własnych zasadach wchodzić w nowoczesność. Oczywiście nie odrzucając, tylko czerpiąc z polskiej historii, z polskiej religijności, z polskiej kultury szeroko rozumianej, znaleźć tam coś, co byłoby nowoczesnością na nasz sposób. Jak to powinno wyglądać? To jest zadanie na pokolenie, prawda? Wydaje mi się, że tutaj się zbliżamy do pojęcia, którego pan jest autorem. Mam na myśli awangardowy konserwatyzm. Spróbujmy rozszyfrować to pojęcie. No, prawdę mówiąc, autorem jest Gombrowicz. Tak? Znaczy Gombrowicz, historia jest taka, że on sfingował wywiad ze sobą. Tak? Ten testament to jest rozmowa, która właściwie on sam napisał. I tam jego rozmówca rzekomy właśnie mówi, że to pan jest awangardowym, znaczy jest pan i awangardystą, i konserwatystą, ale to jest coś, co pan profesor Fiała bardzo, bardzo dobrze pokazuje. Gombrowicz chciał za każdym razem unikać pewnego dookreślenia. I on mówi coś takiego, gdy jestem wśród ziemian,
tam w swoim środowisku rodzinnym to udaje artystę i cygana i epatuje ich swoimi poglądami. Ale jak jestem wśród artystów, intelektualistów, to lubię pokazywać się jako taki Sarmata tutaj, prawda, z Sandomierszczyzny. I to jest ten ruch, który Gombrowiczowi kazał wychodzić z każdej formy, wychodzić z każdej roli, próbując ją podważyć i skontrastować. W roku 1963 Gombrowicz przypływa do Europy i po krótkim pobycie w Paryżu i spotkaniu z Giedroyciem udaje się na roczne stypendium Forda do Berlina Zachodniego. Tam dochodzi do bardzo przykrej sytuacji. Otóż zjeżdża z Warszawy Barbara Witek, żona wybitnego polskiego reżysera Konrada Swinarskiego, jak się później okazało, agentka Służby Bezpieczeństwa. Przyszła do Gombrowicza z różą i chciała z nim przeprowadzić wywiad. On oczywiście połknął jakby haczyk i rozmawiał z nią w kawiarni. Ona później nieautoryzowaną rozmowę z Gombrowiczem przedstawiła w formie wywiadu, które wydrukowało też bardzo takie, prawda, reżimowe pismo Życie literackie Machejka, i przedstawiając Gombrowicza, tak jak chciała wtedy ówczesna propaganda, jako tego właściwie, prawda, no, degenerata, który świni się, sprzedaje Polskę. Aferę rozpętaną przez Barbarę Witek-Swinarską Gombrowicz odchorował, znalazł się w szpitalu w Berlinie. No ale jak wyszedł, to przeniósł się do Francji i tam już się zadomowił na dobre. Przyjmował wielu Polaków, bo bardzo go interesowało to, co się oczywiście dzieje w Polsce i przede wszystkim jak jest odbierane. I pielgrzymowali wręcz polscy pisarze do Węz. Dopiero w 1974 roku Jerzy Jarocki mógł wystawić w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Ślub z Piotrem Franceskim w roli Henryka. I w Piotrkowie, i w Krakowie, i w Lublinie. Ślub. W ślubie czy w kosmosie, no, widzimy świat właśnie po śmierci Boga, świat, w którym człowiek jest zdany sam na siebie, próbuje uporządkować rzeczywistość, ale kończy się to zawsze jakąś katastrofą, klęską. Gdy patrzymy na dzisiejsze szaleństwa ideologiczne, to co się dzieje, prawda, cała polityczna poprawność, feminizm, zmiany płci, genderyzm, no te wszystkie idee, które teraz są modne. I wyobrażamy sobie, gdyby Gombrowicz żył, no to jesteśmy absolutnie przekonani, że on by to potwornie wyśmiał, tym bardziej, że mamy po temu poszlaki, bo w końcu, w trzecim tomie Dziennika Gombrowicza, no jest taki pamiętny esej: im mądrzej, tym głupiej. Strategia wyśmiania, przedstawienia rzeczy w krzywym zwierciadle, kpiny, zachęca z pewnością, zresztą nie tylko dzisiaj, bo czyniono to także w PRL-u, do politycznego wykorzystania Gombrowicza. Do powiedzenia: Gombrowicz w sprawie naszych dzisiejszych postulatów, czy dzisiejszych strajków, powiedziałby to i tamto. Ale pisarz, być może przeczuwając taki niebezpieczny potencjał własnej twórczości, powtarza zawsze, że jest przeciwnikiem ról, a najbardziej jest przeciwnikiem roli pisarza zaangażowanego. Panie profesorze, Gombrowicz pisał, że chciałby wydobyć Polaka z Polski, żeby stał się po prostu człowiekiem. Pora zatem zadać pytanie, kim jest gombrowiczowski człowiek? Pan posługuje się pojęciem homo transcendens. Czy mógłby pan wyjaśnić znaczenie tego pojęcia? Tak, homo transcendens to jest człowiek przekraczający granice i tutaj pokazuje w swoich rozważaniach granice zewnętrzne i wewnętrzne. Granice zewnętrzne dobrze znamy z dyskursu o formie u Gombrowicza, od opowiadań poprzez powieści, dramaty, aż do dziennika. Natomiast bardzo interesujące są też granice wewnętrzne, które są, wydaje mi się, mniej znane. Ja na tych granicach wewnętrznych się jakoś skupiłem w swoim wywodzie o Gombrowiczu. I tu w tych granicach wewnętrznych wydobywam pojęcie idola.
co to jest idol? Bo idol jest wprowadzony przez psychoanalizę współczesną, Ericha Fromma, ale idol to również coś, co znamy od kilku tysięcy lat z antropologii biblijnej. Jak definiuje idola Fromm? Fromm mówi, że idol jest to postać, na którą jednostka przenosi swoją siłę i moc. I im bardziej wzrasta moc idola, tym bardziej jednostka jest odarta ze swojej indywidualności. I to jest bardzo ciekawe, bo jeśli ja przyjmuję jakiegoś idola, w ogóle, że idol to jest coś dobrowolnego. Idol nie jest mi narzucany. Czyli idolem to byłaby taka forma, która jest traktowana, przyjmowana jakby całkowicie i człowiek się jej podporządkowuje i traktuje ją jako jakby źródło swojej mocy i siły. Jakby nie stara się poza nią wykraczać. Tak. I obalanie idoli, kruszenie, znaczy niszczenie bałwanów, to byłoby wykraczanie poza takie role, które są nam narzucone i wychodzenie poza, wydobywanie się z nich. A no właśnie, tu powinno paść pytanie, które ciągnie te refleksje dalej, no bo wykraczanie jest pewnym ruchem, ale ku czemu zmierza ten ruch? Dlaczego trzeba się wyzwolić? Ku czemu się zmierza w wyzwalaniu? Jaki jest cel tego ruchu? No, celem jest zdobycie wolności. Zdobycie swojej indywidualności, głosu własnego, prawda, bycie sobą. Można zobaczyć ten ruch Gombrowicza w takim kontekście właśnie tym, który pan profesor wspomniał, Starego Testamentu, tak? Znaczy, to jest jakiś Izajasz, tak? Znaczy, to jest jakiś prorok, który nam pokazuje, że jesteś czymś więcej niż te role i te dyktowane tobie formy, które spotykasz, tak? To jest gest taki właśnie wyzwalający, mesjański, prawda? Znaczy, to jest, wychodzimy poza to, co narzuca społeczeństwo. Aczkolwiek z drugiej strony mi się włącza teraz jakby z drugiej strony spojrzenie, że jednak pan profesor odwołuje się do Fromma, prawda, ale na przykład to jest figura u Jean-Luc Mariona. Idol w przeciwieństwie do francuskiego ikony. Francuskiego myśliciela religijnego, tak, ucznia Jacques'a Derrida, co ciekawe, ojca postmodernizmu. Tak, bardzo ważnego katolickiego myśliciela. I jakby pytanie jest takie, co jest celem tego wyzwalania, prawda? I tu mi się wydaje, że ja w każdym razie odczytywam to trochę bardziej, no, nazwijmy to konserwatywnie, tak? Znaczy, że jednak ta... Ten ciąg musi się na czymś kończyć. Albo on prowadzi do takiej złej nieskończoności, że jakby nigdy i tak nie będzie, bo jakby z jednej formy wychodzimy w drugą, tak? Z jednej z formy, tu jest forma pensjonarki, a potem jest forma panicza, prawda? Z której też trzeba się wydobyć i tak dalej, bez końca. Albo po prostu zrozumiemy, że może nie wszystkie formy są nam narzucane, może niektóre są naszą, może my mamy twarze, a nie tylko maski. Tak? A poza tym może są formy bardziej pojemne, tak jak a może są bardziej pojemne, ale też tutaj bym widział pewną, tą właśnie różnicę, którąśmy szukali między antropologią chrześcijańską a Gombrowicza. Znaczy, coś jest nam dane, tak? Znaczy, w tej antropologii chrześcijańskiej. My jesteśmy stworzeni, my mamy pewien zadany obraz i on jest naszą autentyczną tożsamością. I dystansowanie się od niego to właśnie już będzie, to nie będzie już, to nie są kolejne idole, które trzeba, prawda, przełamywać, tylko że gdzieś dochodzimy do tej podstawy. Ale tej podstawy Gombrowicz nie przyjmował. Ale od świętego Pawła, postawa wierzącego, to jest, jej archetypem jest Abraham, który porzuca zastany porządek, zastany ład, wychodzi z Ur Chaldejskiego i nie może zatrzymać się na niczym. Potem Mojżesz, który przez pustynię musi przeprowadzić Izraelitów, a więc przez brak przywiązania do tych wszystkich zastanych rzeczywistości. No. Takiego Gombrowicza chyba żeśmy jeszcze nie odkryli. Tak. Panowie, bo mnie się wydaje, no dobrze by uporządkować te pewne pojęcia. Mówiliśmy o idolu. Co to jest idol? To, że idol jest zjawiskiem, które znamy w kulturze europejskiej od tysięcy lat. Powiedzmy w Biblii, ale pojawił się też w psychoanalizie. Potem mamy idolatrię. Idolatria to jest bałwochwalstwo. To jest oddawanie się idolowi, jak gdyby zaprzedawanie siebie idolowi. I wtedy wynurza nam się pojęcie idolatry. Idolatra to jest człowiek, który zaprzedał się jakoś idolowi. Powiedzmy, Józio zaprzedał się idolowi pensjonarki, potem walczy, bo chce odzyskać swoją suwerenność. To jest idolatra. Mówiliśmy o tej różnicy między kardynałem Wyszyńskim a Gombrowiczem. Mi się wydaje, że różnica jest taka,
iż u Gombrowicza mamy idole. On pokazuje idolatrów w różnych utworach, prawda? I w końcu zatrzymuje się na idolatrii Gombrowicza, to znaczy własnej osobowości, własnej unikalności, własnej egzystencji. Natomiast kardynał Wyszyński idzie krok dalej. Idzie ku Bogu. Jego hasło Soli Deo Honor et Gloria, jedynemu Bogu cześć i chwała, on idzie krok dalej. Zresztą ten wątek wydobył pewien krytyk argentyński, Alejandro Rusowicz, przyjaciel Gombrowicza, mówiąc o Izajaszu i Gombrowiczu. On skojarzył, że Izajasz jest antyidolatrą. Jest antyidolatrą. Gombrowicz też jest antyidolatrą. Ale Gombrowicz zatrzymuje się na kulcie swojej osobowości, swojej wolności, swojej indywidualności. Izajasz idzie dalej. Panie profesorze, chciałbym jeszcze o jeden wątek w tym egzystencjalnym odczytaniu Gombrowicza zapytać. Przejmujące są te fragmenty dziennika z lat 60., kiedy Gombrowicz, buntując się przeciwko stylowi uprawiania humanistyki w Paryżu, temu ówczesnemu, tym ówczesnym centrum cywilizacyjnym, pisze o roli cierpienia i przeciwstawia refleksję opartą na cierpieniu, wynikającą ze świadomości cierpienia, ale więc taką refleksję, która nie może być abstrakcyjna, nie może być uogólniona, bo zawsze dotyczy jednostkowego, indywidualnego bólu. Gombrowicz czyni to fundamentem swojego myślenia i pisze, że każda refleksja, która się od tego odrywa, jest jakimś chorym abstraktem. No to w nurcie tego powiedzenia im mądrzej, tym głupiej. Więc nagle Gombrowicz, ten szyderca, prześmiewca, odkrywa jakąś twarz zupełnie także nieznaną, w której istnieje za tą maską szyderstwa bardzo silna świadomość cierpienia i egzystencjalnej powagi właśnie na bólu ufundowanym. Czy w tym sensie może być Gombrowicz patronem sprzeciwu wobec myśli postmodernistycznej, wobec ponowoczesności, jako takiego frywolnego igrania teoriami bardzo często? Znaczy myślę, że problem bólu pokazuje, że ten konstrukt, którego ja używam, homo transcendens, ma swoje ograniczenia. Homo transcendens świetnie funkcjonuje w całej twórczości Gombrowicza, bo widzimy, że postaci przekraczają siebie ku wolności, ku swojej unikalności, indywidualności. Tak jest w opowiadaniach, to jeszcze nie śmiało, chociaż tam to się też pojawia, ale jest to wyraźne w Ferdydurke, jest wyraźne w Transatlantyku, jest bardzo wyraźne w Pornografii, gdzie mamy tego demiurgicznego Fryderyka, ale w dyskursie egzystencjalnym Gombrowicz rozbija się o rafę bólu. I tutaj już nie ma przekroczenia. On bardzo ciekawe rzeczy mówi na temat Dantego. To jest ta w tej rozprawie, która wywołała bardzo ostrą reakcję znawcy Dantego we Włoszech. Tak. Mówi, że cóż Dante napisał na bramie piekła. Że to jest najwyższa mądrość, najwyższa miłość. Tutaj męki piekielne, tutaj takie okrucieństwo, najwyższa miłość i mądrość. To jakieś szaleństwo. Katolicy, to jest wasze. Czy wy to jakoś potraficie spożyć? Co to jest? No, jeden z najwybitniejszych teologów katolickich XX wieku, Hans Urs von Balthasar, miał z tym problem. Mówił, nie mogę przyjąć koncepcji raju, w której zbawieni będą z satysfakcją patrzeć na męki piekielne zadawane im przez demony. Ten homo transcendens na płaszczyźnie egzystencjalnej, to znaczy Gombrowicza, na tej ostatecznej płaszczyźnie, tu się załamuje, bo wszędzie on przekracza różne granice ku wolności indywidualnej, autokreatywności. Natomiast tutaj nie. Tutaj jest zablokowany. I ciekawą rzecz on robi. On akceptuje jeszcze czyściec, natomiast odrzuca piekło. Piekło jest kompletną blokadą, jest zamknięciem.
Więc tutaj homo transcendens załamuje się. Panie doktorze, czy Gombrowicz ten związany właśnie ze świadomością cierpienia, pełen egzystencjalnej powagi, może być patronem rozprawy z myślą ponowoczesną? Ja myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, który jakby pokazuje możliwość krytyki nowoczesności z punktu widzenia Gombrowicza. I myślę, że tutaj moglibyśmy się spierać też o to, ale jakby prócz tego cierpienia to jest ta... Jest po prostu przemoc. Tak? To znaczy, dla mnie jest wstrząsające to, że pornografia kończy się jakąś krwawą jatką. Tak? Znaczy, to nie jest niewinna gra, którą mamy, może mamy u właśnie Ferdurkę, ale im później, tak mi się wydaje, że jakby, no też dzieło Gombrowicza jest duże i tam są różne, jakby chodzi różnymi ścieżkami, ale są takie miejsca, gdzie Gombrowicz sugeruje, że ta wyzwolenie się od natury i tworzenie ludzkiego świata i arbitralne tworzenie form, ono, taka aktywność, czyli coś bardzo nowoczesnego, coś bardzo takiego podmiotowego i ludzkiego, że to jest coś, co prowadzi do erupcji przemocy. I to jest Fryderyk, który, no, krwawa łaźnia, prawda? Jakieś okropne rzeczy tam się dzieją, straszna przemoc, która wynika z tego, że myśmy zaczęliśmy kontrolować nasze całkowicie nasze własne życie bez żadnych ograniczeń. Tak? To się kończy jakimiś szalonymi projektami. Na końcu jest po prostu przemoc, tak? I to jest, ja myślę, że to jest ostatnie słowo Gombrowicza. Jest cierpienie, ale no cierpienie jakby może być, jest wpisane w kondycję człowieka. Natomiast ta przemoc, którą grozi manipulowanie formami, jakby nie potraktowanie tego jako takiego plastycznego elementu, że my decydujemy, jak ma wyglądać nasze życie. Tak? Wreszcie na koniec zasygnalizujmy jeszcze jeden wątek. Gombrowicz postkolonialny, którym na przykład posługuje się profesor Ewa Thompson. Czy Gombrowicz ten zapatrujący się na pierwszą Rzeczpospolitą, na pewien imperialny gest, silną tożsamość tego właśnie szlachcica Chreczkosieja, może być patronem w końcu w przezwyciężaniu polskiej takiej podmiotowości zależnej, także w sensie zbiorowym, nawet prowadzącym do polityki, nawet do geopolityki. No, Gombrowicz, który w końcu rozprawia się z jednej strony z kulturą romantyczną, właśnie jako zależną od zaborców, jako ufundowaną jednak na sprzeciwie wobec zaborców, a więc niesuwerenną, z drugiej strony właśnie sprzeciwiający się temu kopiowaniu zachodnich mód, powinien być jakimś dzisiaj patronem budowania nowej polskiej podmiotowości w wolnym państwie. Proszę zobaczyć, że Gombrowicz miał doświadczenie peryferyjności polskiej, peryferyjności w Argentynie, tak, no, na miły Bóg, prawda? To jest naprawdę daleko od centrum, oraz sukcesu w centrum, ale sukces w centrum, który on osiągnął, znaczy uznanie, no, jak należy do kanonu literatury dwudziestowiecznej, sukces w centrum on odniósł nie dlatego, że wyzbywał się tego elementu polskiego czy elementu argentyńskiego, bo to też jest przecież obecne u Gombrowicza, tylko właśnie dlatego, że umiejętnie grał tym. Oczywiście nie rezygnują z tej perspektywy uniwersalnej. On jakby, no, to jest bardzo ważne, prawda? On naprawdę był pisarzem powszechnym, natomiast powszechność nie uzyskuje się przez to, że się rezygnuje z lokalności i rezygnuje się ze swoich z kontekstu, z którego się wyrasta, tylko właśnie w nim znajduje się pewne zasoby po to, żeby grać nimi w centrum. I w tym sensie ja myślę, że to jest dobra nauka, też na przykład mowa była o różnych kontekstach, ale też kontekst, nie wiem, zarządzania wiedzą i nauką w Polsce, prawda? Ja myślę, że to jest bardzo duży, mamy problemy właśnie takiego myślenia postkolonialnego. My mamy coś ważnego i ciekawego do powiedzenia i nasza lokalna perspektywa nie jest przeszkodą, tylko wręcz warunkiem tego, żeby coś ważnego powiedzieć światu. I tego nas uczy Witold Gombrowicz. Bardzo dziękujemy tymczasem i zapraszamy za tydzień.